szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Ważna historia, teraz nie używajcie w wiadomościach tekstowych negatywnych emotikonek, wyczytałem w internecie, nawet dla żartu, bo one, i to zbadali uczeni, negatywnie działają na każdego odbiorcę. Nie wyłapujemy w internecie sarkazmu czy ironii. Także pamiętajcie, zawsze tylko uśmiechnięte buźki, nie inaczej. Na przykład napiszesz: mamo, Leszkowi mina urwała nóżkę, i dasz uśmieszek, prawda? To mama się uraduje i ucieszy i nawet nie zapyta: hej, a kim jest Leszek? Ja tylko czekam, powiem wam, teraz na uśmieszki u Paskowego w TVP. Widzicie to? Po latach rządów Platformy Obywatelskiej kraj w ruinie. I uśmieszek. I od razu się robi przyjemnie. I wiesz, że to wszystko są takie, takie żarty i hehesz. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Od soboty w całym kraju poziom restrykcji pozostaje taki jak obecnie, z wyjątkiem województwa mazurskiego, to jest z kolei informacja z naszych faktów. Ale musimy się cofnąć o 1/16 kroku, tak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Czy 1/16 kroku, to nie, to jakiś nowy taniec, to jest jakiś stopa, o stopę się cofnąć. O pół stopy, o paluszek. No, na Krupówkach poszli w tango, no, prawda? Balet trwał 3 dni, skoro już mówimy o tańcu. No a cofamy warmińsko-mazurskie. No nie wiem, czy ktoś mi wytłumaczy, co znaczy cza-cza-ta? Cza-cza-cza? No. No, tak tańczymy, jak nam wirus zagra, nie? Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Samochody drożeją, wyczytaliśmy w internecie. W rok prawie 30%. I drożeją, pisze internet, nie tylko te nowe. A to szkoda, bo jak nowe drożeją, to stare mogłyby tanieć, tak, nie? W efekcie nowe droższe z czasem stałyby się starsze i tańsze. No a to widzisz, nowe droższe, bo nowsze, prawda? A stare droższe, bo nie młodsze. No tak. Czyli że wychodzi na to, że auta w Polsce są jak wino i kobiety. No ale my życzymy sobie, korzystając z okazji, by trend się utrzymał i starsze auta stały się droższe niż nowsze. Tak. A nowsze, choć droższe, to tańsze niż te starsze. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. To jest internet. Poseł PiS Marek Suski został przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Radia. O. I on tam przekazał dziennikarzom, że marzy o tym, by, uwaga, radio bawiło, uczyło, wspierało i informowało. Taki ma, i mówi tak, by radio było osobistym przyjacielem. Jej, no to bym powiedział, że włączył nas. Żeby nas włączył, tak? Ale nie, to chyba nie, bo nasz program śmieszy, tumani, przestrasza. No. Jeszcze nas pan Marek włączy i zmieni poglądy. No poza tym, jacy z nas są przyjaciele, no nie oszukujmy się. No, pieniędzy nie pożyczymy, auta też nie. No, gitary ty. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Prasa teraz. Małgorzata Rozenek, wyczytałem, startuje z własną kolekcją ubrań. Ojej, wielka mi sensacja. Ja też mam własną kolekcję ubrań. Masz, tak? Nawet mam ją na sobie. No, przez lata zbierałem koszule na przykład. Mam prawdziwe perełki z krakowskich szmateksów, takie must have'y, jak to się mówi. Tak. Pani wie, pani Małgosiu, kto w nich chodził, zdaje się pytać Olbratowski, bo ja nie, zdaje się ja mówić. Ja też nie. Ja nawet kiedyś byłem świadkiem, jak ważyły się losy kolekcji Olbratowskiego. No i co, jak to się skończyło? No, 1,50 kg bez kaszkietu. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Ale mamy dla was historię. Norweg Karsten Warholm nie pojedzie na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy do Torunia, bo... Bo? Bo się boi. A, myślałem, że coś z ojcem, dyrektorem. Nie. Nasi tutaj, a nawet norweski związek lekkiej atletyki mówi, że facet weź i jedź, jest bezpiecznie, nie? A przypomnę, że Karsten Warholm to jest rekordzista Europy na 400 metrów i 400 metrów przez płotki. To jest taki. Taki gość, wysportowany i się boi? No. Panie Karsten, po prostu trzeba biegać szybciej niż inni kaszlą obok i już, no. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Słuchajcie, nagłówek znalazłem w prasie. No. A może ktoś inny coś ciekawego znalazł. No bo ja mam bardzo ciekawe. Tutaj twój, bo ja tu muszę jeszcze. Jestem, żebyś pomogli mi go rozgryźć. No dobra? Więc, bo dobra. Wymyją okna Dudzie za 500 000. No. Chodzi o okna pałacu namiestnikowskiego. No to czekaj, bo z tytułu wynika, że to
oni muszą Dudzie zapłacić 500 000, żeby mu mogli wymyć okna, tak? No tak to brzmi, ale ten pałac szuka firmy, która będzie pucować okna przez 24 miesiące. Bo to jest, mówisz o tym artykule, tak? Tak. I właśnie na to jest pół miliona. No tak, ale nie wiem, czy to drogo, czy nie. W sumie górnicy mogliby umyć okna panu prezydentowi. Oni w sumie na co dzień mają do czynienia z szybami, nie? No, z szyby, że taki to żart jest. Dzisiaj karuzela śmiechu. Ale nie, słuchajcie, pan prezydent rozdał im po bułce, widziałam w telewizji, więc niech odpracują tę bułkę. Poranny show w RMFFM. Wstawa i szkoda dnia. Fajna historia, to jest internet. Szkoła podstawowa numer 1 wypożyczyła laptopy rodzicom do nauki zdalnej. Tam dla dzieci. Szkoła. Brawo szkoła. Tyle, że rodzice oddali te laptopy do lombardów. Laptopy mają numery, no i kilka odnaleziono w komisie. Chodzi o szkołę podstawową numer 1 w Kożuchowie. Okej, ale wbrew pozorom to lekcja jednak, która może dzieci dużo nauczyć. O tak. Tato i mama mogą być jak dzieci, nie? Tak. To ich może nauczyć. Starym pała. Pałą starym. To. Ja myślę, że trzeba wypożyczyć rodzicom po drugim laptopie, żeby ten swoją kamerką pilnował tego pierwszego. I to wydaje mi się ma ręce i nogi. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM.